oddziału szeptami wojsko-powstańczym odcięły tronę oddziału generała Aleksandra Tormaskowa. Naczelnik zdecydował się na stoczenie otwartej bitwy. Rozproszenie armii rosyjskiej stworzyło szansę na pokonanie wroga. Mimo braku w uzbrojeniu, co szczególnie dotyczyło artylerii, zdeterminowane oddziały powstańcze mogły liczyć na sukces. Fragment mojego widła, który mamy teraz przed sobą, przedstawia prawidłowy atak 320 kosynierów na baterię rosyjskich armat. Przy pierwszej, najbliższej nas stojącej armacie widzimy chłopa, który czapką zakrył ląd działa, a kosą o złamanym drzewcu tnie z rozmachem w kierunku rosyjskiego kanoniera. Jest to Wojciech Bartusz, chłop z pobliskich Żerdowic. Dwaj inni chłopi zarzucili już postronki na armatę, aby odciągnąć ją ku polskiej pozycji. Walka toczy się wzdłuż całej baterii rosyjskiej. Niektórzy żołnierze unoszą do góry karabiny i białe chusty na znak poddania, ale chłopi nie rozumieją tych gestów i w czternym zapale czyną spustoszenie w szeregu przeciwnika. Z lewej strony widzimy grenadierów rosyjskich, którzy bezskutecznie usiłują powstrzymać nacierających kosynierów ogniem karabinowym. Za chwilę również oni zostaną rozniesieni przez atakujących swoich chłopów. Widoczny obok oficera na koniu trębacz rozpaczliwymi sygnałami wzywa pomocy. Nadciągający oddział jegrów pod chorobią z carskim orłem nie zmieni już sytuacji. Od strony polskiej nadbiegają ławą następne szeregi kosynierów. Wśród oficerów prowadzących chłopów do boju dostrzegamy generała Ziemińskiego, Jana Ślaskiego, ubranego w szary płaszcz, zwany czamarą i niebieską konfederatkę. W prawej dłoni trzyma on obdarzoną szablę. Na dalszym planie, nieco w lewo od Ślaskiego, powiewa chorągiew kosynierów z symbolami chłopskiej pracy i walki, stopem zboża, kosą i piką. Natarcie kosynierów ubezpieczają z tyłu kompanii 6. Regimentu Pieszego. Na jego prawym skrzydle widzimy szarpany przez wiatr czerwony sztandar pułkowy. Kroczący na lewym skrzydle 1. szeregu oficer w czerwonej rogatywce to porucznik Kajetan Nidecki. Dowodzący bitwą Tadeusz Kościuszko, ubrany na obrazie kossaka i styki w białą chłopską sukmanę, osadził w miejscu konia i gestem ręki wskazuje kierunek natarcia drugiej kolumnie kosynierów, widocznej na pierwszym planie. Chłopi podrywają się do biegu i pozdrawiają swego wodza uniesionymi w górę czapkami i kosami. Ponad ich głowami powiewa kościelna chorągiew z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pośród oficerów sztabowych pędzących na koniach za Kościuszką możemy rozpoznać generała Antoniego Badalińskiego oraz adiutanta naczelnika kapitana Łukasza Biegańskiego. Generał Badaliński, dowódca prawego skrzydła w bitwie pod Racławicami, dosiada siwego konia i ma na głowie czerwoną rogatywkę z białym piórem. Jadący za nim kapitan Pykański, ubrany w zielony mundur, przekazuje właśnie rozkazy wodza jednemu z huzarów eskorty. Na dalszym planie, na skraju zagajnika, stoją w gotowości bojowej szwadrony kawalerii narodowej. Przejdźmy teraz kilka kroków w lewo. Widoczna przed nami część obrazu przedstawia rosyjskich artylerzystów, uciekają ze straconej baterii. Spłoszone wybuchami granatów koń rwą uprzęże i wywracają ze przemki. Ucieczkę utrudniają świeżo zaorane pola. Czerk jest na siwym koniu, z piczastym hełmem na głowie, daremny usiłuje zawrócić żołnierzy. Na dalszym planie za Czerkiesem widzimy w szaro-niebieskim płaszczu dowódcę wojsk rosyjskich generała Aleksandra Tormasowa, otoczeniu eskorty kozaków. Odbiera on właśnie meldunek od oficera grenadierów. Ruch ręki oficera pozwala nam się pomyśleć, iż przekazuje on niepokojące wieści o sytuacji na prawym skrzydle rosyjskim. Bliżej nas dostrzegamy uciekające z pola bitwy zaprzęgi konne, które zatarasowały drogę nadchodzącym z odsieczą oddziałom rosyjskich huzarów. Huzarzy muszą wyjechać z osłaniającego ich wąwozu na otwarte pole i stają się tym samym łatwym celem dla polskich strzelców wyborowych zgrupowanych po lewej stronie.
rozsypanym w interiere po prawej stronie drogi. Oglądany przez nas patronalnie fragment bitwy przedstawia dramatyczne wydarzenia, które nastąpiły po zdobyciu rosyjskich armat przez Kosygierów, kiedy inicjatywę przejęły już regularne oddziały armii powstańczej. Piechotę polską poprowadzi do prawidłowego ataku major Konstanty Lukę, którego widzimy w asyście innego oficera, również na koniu między dwiema sostami. Na prawo od niego żołnierze pierwszego batalionu, drugiego regimentu w granatowych mundurach z żółtymi wyłokami ścierają się na bagnety i kolby karabinów z umundurowanymi na zielono rosyjskimi jegrami. Wśród walczących piechurów wybuchają granaty. Nieustraszeni powstańcy prą jednak naprzód w zwycięskim natarciu. Dzielnie broniący się batalion rosyjski został rozniesiony. Mimo iż, jak widzimy to na dalszym planie, z lasów od strony Racławic wychodzą kolejne kolumny piechoty i jazdy rosyjskiej, nie będą one już w stanie odebrać Polakom zwycięstwa. Przejdźmy teraz dalsze kilka kroków w lewo. Roztaczający się przed nami fragment malowidła przedstawia wielką scenę starcia jazdy polskiej i rosyjskiej. Na bliższym planie widzimy ubranych w czerwone mundury tońskich kozaków, spychanych z pola walki przez atakujących polskich kawalerzystów. Pojedynczy jeźdźcy prowadzą bezpardonową walkę w głębach kurzu, zbijanego kopytami rozszalałych koni. W wielkiej kotłowaninie polscy kawalerzyści, których widzimy tutaj w niebieskich mundurach, zdobywają biało-żółtą chorągiew kozacką. Cofających się kozaków ostrzeliwuje z flanki pluton drugiego polskiego regimentu pieszego. Powyżej, z prawej strony, oficer piechoty polskiej w kapeluszu na głowie i z wyciągniętą szablą w prawej dłoni odkomendorowuje strzelców wyborowych na nowe stanowiska do postrzału jazdy rosyjskiej. Tymczasem główne natarcie ma dopiero nastąpić. Dowodzący oddziałem kawalerii polskiej major Ignacy Zborowski wzniósł już szablę w górę, a stojący obok niego trębacz daje sygnał do ataku. Za nimi ruszą w bój nadciągające z lewej strony szwadrony pierwszej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej. U góry, pod lasem, ulokowała się bateria artylerii rosyjskiej, która ostrzeliwuje polską jazdę. Z prawej strony nadciągają na pomoc kozakom dragoni smoleńscy, ubrani w zielone płaszcze z czerwonymi wyłogami. Jeśli spojrzymy na lewo, dostrzeżemy w oddali stojące w odwodzie kompanie piechoty polskiej. Przed środkowym ugrupowaniem widzimy trzech jeźdźców. Jednym z nich jest generał Józef Zajączyk, dowódca lewego skrzydła, który w asyście dwóch oficerów kontroluje przebieg walki. Za spalonym budynkiem folwarcznym stoi świeżo usypany szaniec. Z tego stanowiska bateria ciał polskich prowadzi ogień w kierunku armat rosyjskich i zbliżających się do pola bitwy dragonów smoleńskich. Na pierwszym planie polscy kawalerzyści odprowadzają małą grupę jeńców rosyjskich. Kroczący na ich czele, wsparty na ramieniu swego adiutanta, ranny pułkownik Muromców odwraca głowę i z niedowierzaniem przygląda się klęsce swoich oddziałów. Przejdźmy ponownie kilka kroków w lewo. Teraz znajdujemy się na tyłach wojsk polskich. Przed nami zabudowania folwarku i wsi Ciemierzyce, gdzie rozmieszczone zostały tabory i lazary polowych powstańców. Wiejskie kobiety opatrują rannych żołnierzy. Kolejnego rannego dźwiga na nosze dwóch piechurów. Obok drogi przekonującym żołnierzom przyklęknął ksiądz Bernardy. Od folwarku jedzie truchtem w naszą stronę huzar na koniu, zapewne z meldunkiem od generała Zajączka, to naczelnika. No nie teraz.
zwłaszcza w świetlu bohaterskich czyni Kościuszki i jego żołnierzy. Na najbliższym planie rozgrywa się tragedia rodzinna. Przed chałupą leży zbroczony krwią chłop. Nad nim klęczy powrócona w dół kobieta. Drogą z Ciemierzyc kroczą na pole bitwy kolejne oddziały kosynierów i ochotników. Niektórzy chłopi wznoszą oczy w kierunku krzyża, polecając się w opiekę Bogu. Za kosynierami podążają oddziały 2. Regimentu Pieszego, prowadzone przez kapitana Jana Junge, którego widzimy na koniu w czerwonej rogatywce z białym piórem. Nasza krótka opowieść o bitwie Racławickiej, oparta na artystycznej wizji twórców panoramy, dobiega już końca. Wojska rosyjskie odeszły przed nastaniem nocy do Kazimierzy Wielkiej. Kościuszko ze swymi żołnierzami również opuścił pobojowisko i stanął obozem w Słomnikach. Według szacunkowych obliczeń, nigdy w pełni nie udokumentowanych, w bitwie poległo ponad 1000 żołnierzy rosyjskich i do 500 żołnierzy polskich. Po zwycięstwie wojsk polskich pod Racławicami powstanie rozprzestrzeniło się na cały kraj. Jak wiemy z historii, nie skończyło się ono powodzeniem. Jednakże bitwa pod Racławicami obrosła legendą, która wielu późniejszym pokoleniom Polaków pomagała zachować wiarę we własne siły, zjednoczenie narodu i odzyskanie niepodległości. Dziękujemy Państwu za uwagę. Prosimy skierować się schodami do wyjścia.